8番, Robert Mateja. I dla rozbiegu w tej chwili 25 zawodnik pierwszej kolejki, Robert Mateja. Ładnie i daleko! Będziemy mieli nowego lidera. Bardzo ładny skok Roberta Matei. Nie ma niestety w dzisiejszym konkursie, podobnie jak wczoraj Wojtka Skupnia. Wczoraj 53 w kwalifikacjach, nie zmieścił się w finałowej 50. Dzisiaj także nie mamy Wojtka Skupnia, ale jest Robert Mateja. Wczoraj 17, 2 razy 115 metrów, a dzisiaj w tym pierwszym skoku 125 metrów. I Robert Mateja z Pokołowa obejmuje prowadzenie w konkursie. Wiatr. Ale poprzednie konkursy Pucharu Świata wykazywały, iż im te warunki pogodowe były trudniejsze, tym Adam Małysz bardziej zdecydowanie zwyciężał nad konkurentami. Adam Małysz. Dobrze wyszedł z progu, ciągnie. I jest! Ładnie i daleko! Znowu minimalnie odjechała mu lewa narta przy lądowaniu, ale na szczęście ustał ten skok. Sędziowie na ten błąd przy lądowaniu odejmą około 1 punktu. Nie jest to duża strata. I poczekajmy, jaką dokładnie odległość uzyskał Adam Małysz. 132,5 metra to najdłuższy skok pierwszej serii dzisiejszego konkursu. Ale mimo troszkę nawet niższych not za styl, Polak będzie liderem. 138 punktów i wyprzedził finalistę Jussi Lainena, który skoczył o pół metra bliżej. A zatem bardzo pomyślnie jak na razie przebiega dla nas drugi konkurs na skoczni w Sapporo. Poprawnie wylądował telemarkiem, później troszeczkę uciekła mu lewa narta. Sprawdza narty Adama Małysza, dyrektor Pucharu Świata, Walter Hofer. Mam nadzieję oczywiście, że wszystko jest w porządku. Przed pierwszym tegorocznym konkursem Pucharu Świata w Kuopio Walter Hofer zakwestionował długość nart naszego zawodnika. Przypomnę, iż zgodnie z regulaminem mogą one mieć 146% wzrostu zawodnika. I klasyfikacja po pierwszej serii. Adam Małysz, 132,5 metra, nota 138 punktów. Drugi Risto Jussilainen, trzeci Dimitrij Wasiljew. Ta trójka skakała ponad 130 metrów. Czwarty Jussi Hautamäki, piąty Noriaki Kasai i szósty, cieszymy się z tego bardzo, Robert Mateja. Jeszcze w tym sezonie nie był tak wysoko w Pucharze Świata, ale ona się łączna nota za odległość i za styl. A teraz Robert Mateja, 26-letni Zakopiańczyk urodzony w Pokołowie. Szóste miejsce po pierwszej serii. Dobry, spokojny lot i teraz jak najdalej leć, Robert. Zabrakło troszkę odległości, ale dobry był skok naszego zawodnika, nie wybrzydzajmy, ponad 120 metrów. Nie wystarczy to, aby objąć w tym momencie prowadzenie, ale 121 metrów to powinno mu wystarczyć do zajęcia miejsca w pierwszej dziesiątce. Brawo Robert Mateja, był w tym roku dwukrotnie dziewiąty w Harachowie. Teraz 243,3 punktu jest drugi za Janis Oininenem, a zatem w najgorszym razie, gdyby wyprzedzili go pozostali skaczący jeszcze w konkursie rywale, Robert Mateja będzie dzisiaj siódmy. W pierwszej kolejce zaledwie 0,9 punktu przewagi nad Risto Jussilainenem. W drugiej serii przed chwilą Finn skoczył 133,5 metra i jaka będzie odpowiedź Adama Małysza? Dobre wyjście z progu. Troszkę niespokojny lot, ale ciągnie Adam Małysz. Jest, proszę Państwa, chyba dalej od reprezentanta Finlandii. Oczywiście może być w pełni zadowolony z tego skoku. Poczekajmy jeszcze na dokładny pomiar odległości, ale wydaje mi się, iż był to najdłuższy skok dzisiejszego konkursu. A więc Adam Małysz jest nadal wielki, zresztą nie wątpiliśmy w to ani przez moment. Ale w tych warunkach pogodowych wiadomo, że skoki narciarskie są jednak troszkę loterią. Ale nie dla Adama Małysza. 136 metrów. 136 metrów. Najdłuższy skok dzisiejszego konkursu. I Adam Małysz odnosi swoje 10. zwycięstwo w zawodach Pucharu Świata. A 7. już w tym sezonie. Gratulacje. Gratulacje od Roberta Matei, który także może być zadowolony, bo przecież był dzisiaj szósty. Wspaniała dyspozycja podopiecznych trenera Apoloniusza Tainera. Adam Małysz dzieli się już wrażeniami z Robertem Mateją po swoim skoku. I oficjalna klasyfikacja. Adam Małysz dzisiaj jeszcze lepiej niż wczoraj. Wczoraj nota 282,3 punktu, dzisiaj 283,8. Drugi Risto Jussilainen, trzeci Dimitrij Wasiljew. To także duża niespodzianka, choć ten zawodnik w przeszłości zajmował już miejsce na podium w zawodach Pucharu Świata. Czwarty Janis Oininen, piąty Noriaki Kasai, najlepszy z Japończyków. I szósty, bardzo wysoko Robert Mateja. Dwa dobre, udane skoki Zakopiańczyka.